Dzień dobry. Jest dzisiaj siódmy? 7. 7 czerwca dzisiaj jest i czas na kolejny wykład z organonu. Ostatnio omawialiśmy paragrafy 195-200. Zgadza się. Pytam się uczestników, jeśli ktoś mógłby powiedzieć, czy to się zgadza. Tak, to się zgadza. Czyli dzisiaj zaczynamy od paragrafu 201. Przypomnę tylko, że mamy trzeci semestr. Wykłady z Organonu idą swoim, swoim, swoim torem. I jest pięć semestrów, żeby wyłożyć cały organon. W tej chwili to jest trzeci semestr. Jeśli mamy e, studentów, którzy są na pierwszym czy też drugim semestrze, to nie powinni się e, martwić. Dlaczego? Dlatego, że e, po piątym semestrze organonu nastąpi znowu pierwszy. Czyli jeszcze w trakcie waszej nauki e, będą wszystkie paragrafy omówione, te, których żeście nie słyszeli. Oczywiście można też, jeśli ktoś ma czas, ale to już jest trudniejsze zapewne, odsłuchać wcześniejsze nagrania wykładów z organonu, ale jeśli ktoś nie da rady, ktoś nie ma czasu, to nie powinien się też tym martwić, ponieważ wszystko zostanie ponownie omówione. <laughs> w ten sposób będziecie mieli całość, niczego wam nie zabraknie. Dzisiaj zaczniemy od paragrafu 201. Od paragrafu 201 i przypomnę tylko, że tematem naszym, do paragrafu 209, jest trzeci rodzaj chorób jednostronnych, mianowicie miejscowe choroby jednostronne. To jest bardzo interesujący temat, bardzo ciekawy, ponieważ brzmi to stosunkowo e, zrozumiale i łatwo, ale dotyka nawet tych najgłębszych aspektów homeopatii, e, o czym się z pewnością przekonacie. Także do paragrafu 209, jeszcze 9 paragrafów, mamy cały czas, będziemy przy chorobach lokalnych lub też chorobach miejscowych. Jest to wymiennie stosowane, oznacza to dokładnie to samo. Od paragrafu 210 do paragrafu 215 jakie mamy choroby? Ktoś wie? Ktoś czytał już organom? Z ciekawości zaglądał, co będzie w przyszłości. Miasmatyczne? Nie. Dalej będą choroby jednostronne, ale będą choroby umysłowe. Jeśli ktoś się interesuje psychiatrią, to będzie miał, że tak powiem, e, ucztę. Homeopatyczną. Sześć paragrafów dotyczących chorób psychicznych. Bardzo ciekawy dział, bardzo ciekawy temat, ale będą to dalej choroby jednostronne, czyli wejdziemy w kolejną, w kolejną fazę chorób jednostronnych. Paragraf 201 mówi, co następuje. Najwyraźniej jeśli siła życiowa nie jest w stanie własną mocą zwalczyć choroby przewlekłej, instynktownie decyduje się na stworzenie dolegliwości Miejscowej, w jakiejkolwiek zewnętrznej okolicy ciała. Powstanie i podtrzymanie procesu chorobowego tej nieistotnej dla życia części zewnętrznej ma na celu wyciszenie zła wewnętrznego, zagrażającego życiowo ważnym organom i samemu życiu. Dochodzi do jakby odciążającego, stopniowego przeniesienia schorzenia wewnętrznego na reprezentujące je jakby zastępcze schorzenie zewnętrzne. Obecność tej nowo powstałej dolegliwości lokalnej ucisza wprawdzie chorobę wewnętrzną, nie jest natomiast w stanie jej ani wyleczyć, ani istotnie zmniejszyć. Zło lokalne nie jest bowiem niczym innym jak tylko częścią całej choroby. Dla ukojenia dolegliwości wewnętrznych części ta została pod wpływem działania organicznej siły życiowej nieproporcjonalnie wyolbrzymiona i przeniesiona w bezpieczne zewnętrzne miejsce organizmu. Jak już powiedziano, przez ten objaw miejscowy uciszający chorobę wewnętrzną siły życiowej nie udaje się ani zmniejszyć, ani wyleczyć całej dolegliwości. Przeciwnie, cierpienia wewnętrzne stopniowo przybierają na sile. Natura jest zmuszona do stałego powiększania i pogarszania objawu miejscowego, aby mógł on w dalszym ciągu zastępować i łagodzić przybierającą na sile dolegliwość wewnętrzną. Stare obrządzenia na udach pogarszają się, dopóki wewnętrzna miasma psor jest niewyleczona. Szankier powiększa się w przypadku nieleczonej miazmy syfilisu, a kłykciny mnożą i rozrastają się jak długo nie zostanie wyleczona miasma sykozy? Z czasem, w miarę rozwoju całej wewnętrznej choroby, wyleczenie tych ostatnich staje się coraz to trudniejsze. Tyle paragraf 201. Jest tu długi paragraf. Tutaj jeszcze jest dodatkowy e, autokomentarz. Ehm. Przy okazji mówienia o przeniesieniu na zewnętrzne powłoki ciała choroby wewnętrznej, przeniesienia, które pojawia się w postaci zmian skórnych, w autokomentarzu Hahnemann mówi, podobną funkcję pełnią fontanelle. Fontanelle to są, kiedyś stosowano, to była metoda lecznicza. Stosowane przez starą szkołę lekarską. Te sztuczne wrzody na zewnętrznych częściach ciała, to było wywoływanie wrzodów czy też ran na, zewnętrz, na zewnętrznych częściach ciała, czyli na skórze. Um, usypiają liczne przewlekłe dolegliwości wewnętrzne, ale tylko na bardzo krótki czas, dopóki stanowią dla chorego organizmu nowy, niezwykły, bolesny bodziec. Nie mogą bowiem uzdrowić, osłabiają i pogarszają ogólne samopoczucie o wiele bardziej niż czyni to instynktownie działająca siła życiowa przez tworzenie większości przerzutów. Eee, tyle, tyle sam e, autokomentarz. Teraz jeśli chodzi o paragraf 201, co jest tutaj istotnego? Eee, co powinniśmy zapamiętać? Tak więc Musimy pamiętać o jednym, że siła życiowa, siła życiowa ma zdolność kontrolowania choroby chronicznej. Nie posiada natomiast zdolności uwolnienia się od tej choroby, czy też wyleczenia. Ale mimo to w jakiś sposób jest w stanie kontrolować. Na czym polega ta kontrola? Na to, że posiada zdolność na szczęście, z jednej strony na szczęście, ale ma też negatywny aspekt, ma zdolność przenoszenia dolegliwości poza organizm, czyli wyrzucić na zewnątrz, wyrzucić na zewnątrz. Wtedy mogą się pojawiać zmiany skórne, różnego rodzaju zmiany skórne, od zmian stosunkowo łagodnych, suchych placków, swędzących miejsc, jakichś tam łagodnych zmian i tak dalej, poprzez grzybice poprzez odbarwienia i tak dalej bielactwa aż po ciężkie wrzody destrukcyjne takie które niszczą nawet naczynia limfatyczne czy gruczoły i tak dalej także bardzo bardzo jest szeroka gama tych Reakcji skórnych, czy też nie reakcji skórnych, to jest błędne, błędny pogląd, błędna terminologia. To nie jest reakcja skórna. To jest wyrzucenie na zewnątrz choroby. Jest to wyrzucenie na zewnątrz choroby, jest to wyrzucenie na, na zewnątrz patologii. I która pojawia się na skórze. Głównie pojawia się na skórze. To do tego siła życiowa ma zdolność, ma taką moc. W ten sposób kontroluje chorobę chroniczną. Jest to niezwykle ważne, żeby zapamiętać ten mechanizm, dlaczego, dlatego, że bardzo często będziemy się spotykać w gabinecie z pacjentami, którzy będą chcieli leczyć różnego rodzaju skórne przypadłości. I o ile nie jest to w wyniku urazu, tak, w wyniku urazu, do tego rodzaju przypadłości nie powinny być w ogóle leczone. Zasadniczo większość chorób yy, ostrych, moim zdaniem, nie powinna być leczona. Większość. Oczywiście są takie, które należy leczyć. Ale naprawdę wiele chorób można by spokojnie nie leczyć, co pokazuje też hmm, praktyka: że czasami pacjenci się zgłaszają z jakąś ostrą przypadłością, ale w wyniku okoliczności, które są niezależne. Powiedzmy, że dzwoni do mnie pacjent, a ja jestem w podróży, jeszcze jakiejś dalekiej podróży, do tego siedzę w pociągu. Przerywa, jak to się mówi, przerywa zasięg. Rozmowa jest zrywana. Nie mogę, nie mogę temu pacjentowi nic doradzić, nie mogę pomóc. Moment, w którym już jakoś mogę nawiązać kontakt, czy możemy nawiązać kontakt i się skomunikować, to jest wiele godzin, może nawet 24 godziny, albo jeszcze dłużej, zanim dojdzie do kontaktu. I co się okazuje? Że była gorączka, była gardła, było coś jeszcze i to wszystko przeszło. Zanim zdążyliśmy podać lek. Tak się też zdarza. Oczywiście niektóre choroby trwają dłużej. Choroby na ostro. Ale bardzo często te choroby są solidnie zasłużone przez to, co pacjenci też robią trakcie tych chorób, czyli kąpią się, wychodzą poza dom, idą na zakupy, e, jadą do galerii handlowej. To jest nagminne, to jest po prostu y, 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 ludzie naprawdę są przedziwni. W dawne, dawniej, ja jeszcze pamiętam w e, 50, 60 lat, temu, jak ktoś zachorował, to po prostu siedział w domu. Jak ktoś miał anginę, to się kładł do łóżka i, i do widzenia przynosili mu do łóżka coś tam. Dzisiaj jest to niemożliwe. Dzisiaj Pacjenci dzwonią, mówią, proszę mi pomóc, bo e, muszę być w dobrej kondycji, bo jutro wyjeżdżam w podróż służbową, albo mam jak, jakąś pilną y, y, pracę, y, i jutro muszę być na swoim stanowisku w firmie i tak dalej. No, rzeczy, które są, najkrócej mówiąc, absolutnie niepoważne. Ludzie niepoważnie traktują swoje zdrowie. To, co chcą zrobić, to tylko dostać jakąś pigułkę, po której dalej będą mogli zamęczać swój własny organizm. I to jest problem. Homeopatia przede wszystkim zajmuje się leczeniem, głębokim leczeniem, tak? Głębokim leczeniem. I to jest bardzo ważne. Dlatego, kiedy pojawiają się pacjenci z takimi przypadłościami, lub też pacjenci, którzy nie tylko. To tutaj jeszcze nadmienię, że są pacjenci, którzy zwracają się co chwilę z czymś tam, tak? Ostatnio yy, pacjentka zgłosiła się z, z dzieckiem, tam są jakieś niepokojące zmiany i spytałem się, czy dziecko jest leczone całościowo, bo nie pamiętałem. Znam pacjentkę, ale nie pamiętałem, czy dziecko jest leczone całościowo, czy nie. Tym bardziej, że ma kilkoro dzieci. Na co odpowiedziała, że nie, że tylko jak coś się dzieje, to tylko wtedy. Homopatii tak się nie używa, tak? Homopatii w ten sposób się nie stosuje. Jeśli ktoś się zgłasza do mnie więcej niż dwa razy na CITO z dzieckiem, to odmawiam już leczenia. Wtedy mówię, proszę przyjść na leczenie całościowe, bo to nie ma sensu. To, co robimy, to tłumimy. Zaczynamy tłumić. Zaczynamy tłumić. To dziecko cierpi na chorobę miazmatyczną. No i prawdopodobnie jest to oczywiście psoryczna choroba, chociaż mogą być też Niestety, te głębsze i poważniejsze miazmy, takie jak syfilityczna, czy psychotyczna, czy, 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 czy tuberkulinowa. No wśród dzieci, akurat tuberkulinowa się zdarza, owszem, częściej niż syfilityczna i psychotyczna. I Natomiast większość dzieci jest w tej fazie psorycznej. I nie tylko to dotyczy chorób miejscowych, jednostronnych chorób miejscowych, te, które pojawiają się na skórze, ale w ogóle chorób na cito. Nie warto leczyć co chwilę tego samego pacjenta na CITO. Nie warto. Dlaczego? Bo my robimy dokładnie to samo, co z tłumieniem tych miejscowych chorób skórnych. I ten pacjent choruje co chwilę później, i staje się to coraz gorsze. Takich pacjentów należy leczyć tylko i wyłącznie. Całościowo, tylko i wyłącznie konstytucyjnie, to ma jedyny tak naprawdę sens. Tak więc siła życiowa kontroluje chroniczną chorobę po, przez rozwinięcie choroby na zewnątrz, na zewnętrznych powłokach ciała, czyli na skórze, utrzymując choroby, chorobę w stanie ciszy, w stanie ciszy, wycisza w ten sposób choroby, wypłaszcza ją i uspokaja, w ten sposób chroni narządy wewnętrzne, czyli nie jest w stanie tej choroby wyleczyć. Ale jest w stanie ją uciszyć poprzez wyrzucenie na zewnątrz. Dlatego najgorszym jest leczenie tego typu, jak smarowanie skóry, smarowanie wszelkiego rodzaju maściami, typu cynkowa i tak dalej, leczenie AZS-u i innych problemów skórnych, bo tak jak powiedział Kent, o tym mówiłem ostatnio, bo ten paragraf żeśmy tylko zaczęli, Kent mówił, że to skróci istnienie ludzkości i spowoduje wyginięcie rodzaju ludzkiego. I jest oczywiście w tym absolutnie 100% prawdy. Przy następnych paragrafach będziemy to dokładniej omawiali, dlaczego tak się dzieje. W ten sposób przeniesienie wewnętrznej choroby na miejscowe dolegliwości, które są widoczne, chroni wewnętrzne organy. Najkrócej mówiąc, te choroby miejscowe są wyciszeniem w ten sposób, ale tej choroby nie leczy. Czyli choroba pozostaje, jednak nie jest, i nie jest wyleczona. Zostaje tylko i wyłącznie złagodzona. Miejscowe problemy są częścią ogólnej choroby, ogólnego stanu chorobowego i gdy choroba się pogłębia, ponieważ z czasem się pogłębia, ona nie będzie stała w miejscu. Teraz, kiedy się pogłębi, tego się nie da przewidzieć. Tego się nie da przewidzieć. Od wielu czynników to zależy, przede wszystkim od samego stanu zdrowia pacjenta. Ale nieleczona będzie się pogłębiała, i tutaj może być albo w szybszym, albo w wolniejszym tempie. Jedyne co wiemy, to to, że na pewno będzie się pogłębiała, czyli będzie się pogarszała. I wówczas te zewnętrzne manifestacje również będą się pogarszały, czyli stan skóry będzie się pogarszał. Jeśli są to jakieś liszajce, pęknięcia, krwawienia, ee co tam jeszcze mamy, bielactwa, wrzody i tak dalej, to to będzie tylko coraz gorsze, coraz gorsze. Oczywiście, powiedzmy, że tego nie ruszamy, nie ruszamy tych wszystkich zmian skórnych, nawet tych najbardziej yy, takich fatalnych. To tak naprawdę w ten sposób przedłuża, pacjent sobie przedłuży życie, jeśli nie będzie tego dotykał, jeśli nie będzie tego dotykał. Jeśli natomiast zastosuje metodę alopatyczną, czyli pójdzie do e, specjalisty od chorób skórnej, weźmie na to jakieś tam leki, smarowidła i tak dalej, skóra wypięknieje, no to już jest z punktu widzenia homopatii bardzo poważny problem, ponieważ wszystko zostało wypchnięte z powrotem do wewnątrz i zaatakuje organy wewnętrzne, zaatakuje organy wewnętrzne. I tutaj w zależności od tego, co jest podstawą tej choroby, tak? co jest podstawą tej choroby, czyli jaka miazma. Od tego wszystkiego zależą te, też te e, zmiany skórne. Od miazmy. Jeśli to będzie miazma psoryczna, to będziemy mieli e, wrzody, które będą się pogłębiały, jak ta miazma się będzie pogłębiała. Będą suche wykwity na skórze w przymiaźmie psorycznej, będzie świąt często, bardzo, bardzo silny świąt może się pojawić. Spędzenie, będzie, będą pęknięcia też skóry, wysypki, e, które będą powodowały drapanie, ale drapanie aż do krwi. Egzemy, sucha łuszczyca, liszajec. To wszystko będzie pokazywało nam, że pacjent jest. Ma jakiś miasmatyczny problem w, z miazmą psoryczną, i że choroba rozwija się na podstawie psorycznej. Ogólnie Haneman mówi, że to będzie większość właśnie przypadków, to będzie, to będzie przypadków psory. Ale będziemy też mówili o tych innych, tych miasmach. Dzisiaj na pewno nie, nie zdążymy, bo to jest troszkę dalej, przy już bliżej 209 paragrafu, ale na pewno zdążymy jeszcze w tym miesiącu to omówić, ponieważ tam przygotowałem dla Was ważne statystyki, żeby pokazać, jak duży jest problem chorób wenerycznych, z czego ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy. A to jest naprawdę bardzo duża część populacji, która na to cierpi, kompletnie nieświadomie, szczególnie w Europie Środkowej, szczególnie w Europie Wschodniej, ponieważ to pokazują statystyki. Dlaczego? Dlatego, że w tych statystykach praktycznie niczego nie ma. W przeciwieństwie do statystyk eee, krajów skandynawskich czy krajów Europy Zachodniej, które idą w dziesiątki tysięcy przypadków rocznie. Dziesiątki tysięcy przypadków rocznie, nawet w tak małych populacjach jak na przykład populacja norweska. A w Polsce, gdzie mamy prawie 40 milionów ludzi, wykazuje się w tym samym czasie kilkaset e, przypadków, co jest absolutnym nieporozumieniem. Czegoś takiego po prostu nie ma. Eee... I teraz, jeśli mamy mm, miazmę tak, to jakiego rodzaju zmiany skórne się pojawią? To oczywiście będą syfilityczne zmiany na skórze. Będą to wrzody syfilityczne. Będą się pojawiały w postaci szankrów czy szankierów. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. To są te, te tak się nazywają, te zmiany syfilityczne, skórne. Miękkie, ropne i wyglądają okropnie. Jeśli kogoś to interesuje, a powinno, to należy w Google obrazy. Wpisać słowo szankier i wtedy Wam pokażę, jak to wygląda. E, w, w tej miaźmie syfilitycznej, co będziemy mieli? Łysienie, tak? Łysienie. Bardzo silne Łysienie. E, utrata włosów. E, będą e, ropnie, będą czyraki. E, szczególnie będą dawały się we znaki nocą. Będą boleśniejsze w nocy. Również e, będą się pojawiały kłykciny, takie mocno rozbudowane, jakieś takie grzybiaste. E, skóra będzie pękała i krwawiła. E, ten, te, to krwawienie skóry może być zmieszane z ropą i z, e, również z gorzele, czyli już taka naprawdę e, niszcząca tkankę zmiana się będzie pojawiała, taka jak w zgorze. To jest typowe dla syfilisu, te zmiany skórne, tak? Wtedy wiemy, że pacjent ma problemy z zmianą syfilityczną. Jeśli to będzie choroba, a tutaj jeszcze a propos o, wskoczyło mi, to jest mój ulubiony konik choroby weneryczne, ponieważ one są całkowicie zaniedbane, i tutaj wyskoczyło mi, wrzut miękki, wrzut weneryczny, Szankroić się nazywa lub też szankier miękki. W wyniku choroby zakaźnej przenoszonej drogą płciową, czynnikiem etiologicznym oczywiście są grama ujemne pałeczki, Dukreja, haemophilus ducrei, tak się nazywa to w łacinie. Ten wrzód weneryczny zaliczany jest do chorób wenerycznych. Okres wręgania trwa 3 do 7 dni, czyli bardzo szybko. Po zakażeniu na narządach płciowych tworzy się krosta, przekształcająca się w następnie w bardzo bolesne, ropne owrzodzenie. O dnie i brzegach miękkich i podminowanych otoczone zapalną obwódką którego najbliższym w sąsiedztwie mogą powstać liczne nowe wrzody, czyli jest to sprawa, która się rozlewa bardzo mocno, może się rozdać. Często są powikłania w postaci ropnego zapalenia stowarzyszącym rozpadem pachwinowych węzłów, ponieważ to dotyczy narządów rodnych u ludzi, także roznosi się to aż do pachwin i do... Węzłów chłonnych w pachwinach. Te wę... Są bardzo liczne węzły chłonne w pachwinach. Nie? Są liczne, liczne, umiejscowione, czasami one się powiększają, czasami są bolesne. Nie, nie jest to koniecznie związane z sifilisem, to jest po prostu związane z działaniem tych węzłów chłonnych, które wytwarzają co? Ktoś mi podpowie ze studentów. Co wytwarzają węzły chłonne? Nie wiecie, co wytwarzają węzły chłonne? No to się będziecie musieli dowiedzieć i to jest wasze zadanie domowe do następnego naszego spotkania. Um... O, już Monika odpowiedziała dobrze. Limfocyty. Pamiętajcie, limfocyty. Dlaczego? Po co wytwarzają te limfocyty? A węzły chłonne? Przeciwciała, dla organizmu. przeciwciała, tak, przeciwzapalne i tak dalej, to właśnie wtedy limfocyty. I czasami możemy mieć powiększony węzeł chłonny w pachwinie, w wyniku czego? Bardzo często się powiększają? Infekcji? Jakiego rodzaju infekcji? Bakteryjnej, o, to grubo, to grubo, to już mówimy o syfilisie. Jeśli myślicie, że to infekcja bakteryjna, to grubo. Nie, nie. Moi drodzy, stan zapalny w wyniku stanu zapalnego, w wyniku zwykłego, y, pospolitego, jak to się mówi, um, urazu. Czasami idziemy, nie? nie wiem, na posaka chodzimy po domu i o coś się boleśnie uderzymy paluchem. A kiedyś pamiętam notorycznie ludzie łapali, jak to się mówi te, um, urazy z tego powodu, że drzwi w domu, nie? W mieszkaniu drzwi, wszystkie miały progi. Dawniej wszystkie jak była ościeżnica i drzwi w Ościeżnicy, to każdy drzwi miał, miały próg tak naprawdę. Nawet do pokoju też były z progiem. I bardzo często ludzie się potykali o te progi. No czasami się uderzyli tylko boleśnie w, w palce, czy, czy jak się przewrócili, to oczywiście mogli się potłuc, ale progi były powszechnie stosowane. Ileś lat temu, ileś dekad temu zrezygnowano z progów i one zniknęły, ale dawniej to progi to było, to było coś zupełnie normalnego, nie? W domach. Także E, szczególnie w, w, w specyficznym budownictwie wiejskim i tak dalej, to było spowodowane tym, żeby nie tracić ciepła, tak? Nie tracić ciepła w zimie e, i żeby były ogrzane te, te pomieszczenia, jak to kiedyś nazywano, izby, żeby te izby były um, ogrzane. Także wystarczy uraz, wystarczy się potknąć, uderzyć boleśnie w palucha czy cokolwiek. Idzie sygnał y, trochę tkanki jest y, zmiażdżonej i to już y, y, daje sygnał stanu zapalnego, quasi zapalnego i idzie informacja do do y, tych gruczołów, a one sobie spokojnie zaczynają wytwarzać limfocyty i czasami nawet się potrafią powiększyć i być bolesne. Y, y, I nie wiemy co się dzieje, wtedy zwracamy uwagę na te na te węzły płonne, o co się dzieje, idziemy do doktora. Doktor patrzy i nie wie, co z tym zrobić. Nie, no, tylko żeśmy się potknęli i mieliśmy lekki uraz nogi, dlatego się powiększyły, koniec, kropka. Co do bakteryjnego, to nie. Bakteryjna to już jest poważna historia, tak? Bakteryjne infekcje to już jest poważna historia. Jeśli następuje przełamanie tej bariery, e, przez którą bakteria może przejść, to już mamy poważny stan. Zasadniczo, nie? Poważny stan, od razu mogę powiedzieć. To nie jest już lekkie, łatwe i przyjemne leczenie i lekkie, łatwe i przyjemne chorowanie. Dlaczego tak jest? Ktoś wie, czy nie? Z medycyny? Z biologii? Ktoś może wiedzieć, pamiętać? Nie pamiętacie, od no razu odpowiem, dlatego że jedną z najsilniejszych barier, jaką mamy, to jest bariera właśnie przeciwbakteryjna w naszym organizmie. I jeśli my tracimy tą barierę, to znaczy, że organizm jest naprawdę bardzo osłabiony z jakiegoś powodu, tak? Z jakiegoś powodu. Coś zostało mocno przerwane, przecięte, nie? też ingerencja wewnątrz ciała przez ostre narzędzie, rana wewnętrzna, głęboka, tak, rozcięcie poszczególnych warstw tkanek i otwarta rana itd., no to wtedy może też dojść do bakteryjnego łatwo, no bo te wszystkie bariery zostały przełamane. Ale tak nasz organizm od milionów lat i jeszcze nasi przodkowie, nasz najstarszy przodek, po którym dziedziczymy, no, dziedziczymy układ hormonalny, czyli zwykła małża, Morska, to wszystko, to całe towarzystwo to miało po prostu taki potężny, że tak powiem, potężną zbroję przeciwbakteryjną, czasami używając do tego bakterii jednocześnie, tak? Pamiętajmy, że wszystko polega na tym, że utrzymujemy równowagę, równowagę. Czyli tak no, mówiąc masło maślane, równowagę statyczną. I e, jeśli do, dojdzie do przełamania tej bariery, mówię tutaj o e, zakażeniach, sta, e, infekcjach i tak dalej, no to już jest poważniejsza sprawa. Nie? E, wirusy mają, e, mają swoje sposoby na nas e, i e, łatwiej się rozprzestrzeniają. Szybciej, my nie mamy takich dobrych barier jak przeciw bakteriom, to przeciw wirusom już tak, ta, aż tak dobrych nie mamy. Tutaj wirusy mają, że tak powiem, Schengen, nie? jeśli chodzi o nasze organizmy. Bez paszportu, bez niczego, przenikają sobie w tej nazad, wpadają do nas w odwiedziny, po czym idą do sąsiada, do żony, do męża w ciągu paru chwil, czy do naszych dzieci, czy do sąsiadów, czy do do kogokolwiek, te potrafią rzeczywiście szaleć, nie? Te mają szalone umysły. Eee, to takie podróżowanie i szaleństwa, do czego, do jaka to jest miazma? Ktoś wie? Szalone pomysły... A szalone pomysły? Szalone pomysły... szalone. Barpolina. I wszystkie wirusy nasze te dobre i niedobre są w, w miaźmie tuberkulinowej. One same, tak? Na to cierpią. To jest oczywiście żart. Homeopatyczny żart, tak? I teraz. kontynuujemy. Kontynuujemy. Nie wiem, gdzie mam ten. Swój, swoją ściągawkę, swój plik. Tak więc, wracając do tych zmian syfilitycznych, miazmy syfilitycznej na skórze, to jest to, co wymieniłem. Oczywiście, takie rzeczy w medycynie klinicznej dzisiaj leczy się za pomocą antybiotyków, tego rodzaju zmiany skórne. Tutaj proszę pamiętać, że. To nie musi być syfilis jako aktywna choroba. To jest miazma syfilityczna, która ma tego typu zmiany skórne. O tym mówimy. Sykoza. Sykoza, jeśli mamy chorobę sykotyczną, miazmy, chorobę na podstawie miazmy sykotycznej, wówczas te zmiany skórne są jeszcze inne. Jest łysienie, tak jak w, w miazmie syfilitycznej, ale zupełnie innego rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że występuje łysienie w sykozie, to sykoza charakteryzuje się bardzo bogatym owłosieniem. Czyli możemy łysieć na głowie, tak jak ja jestem teraz łysy, co prawda użyłem sykotycznego narzędzia, czyli żyletki po prostu się ogoliłem na łyso. To owłosienie nóg, ramion, klatki piersiowej, pleców i tak dalej jest bardzo bogate. Niektórzy ludzie, jak jesteśmy na plaży, widać, mężczyźni szczególnie że są bardzo owłosieni. U kobiet nie widać tego owłosienia, ponieważ kobiety zazwyczaj albo się, albo się golą, albo. Yy, przy pomocy laseru i tak dalej usuwają to nadmierne ogłosienie, ale kiedyś tego nie było. Kiedyś kobiety silnie, z silnym ogłosieniem, po prostu jak wychodziły na plażę, to były silnie ogłosione. Tak samo jak, jak mężczyźni. To nikogo nie raziło. Dzisiaj jest to oczywiście niemożliwe, ale nikogo to nie raziło. Tak więc, mimo tego, że podobnie jak w, w chorobie syfilitycznej, będziemy mieli łysienie, to charakter tego łysienia jest zupełnie inny. Zupełnie inny, bo będziemy mieli naprawdę y, osoby o bardzo silnym owłosieniu, o bardzo bogatym owłosieniu. To jest typowe dla miazmy sykotycznej. Typowe dla miazmy sykotycznej. W, w tej syfinitycznej. To łosienie czasami może w ogóle być uogólnione, nie tylko, że na głowie, nie tylko, że plackowate, gwałtowne i tak dalej, ale w ogóle może być, nawet, nawet człowiek może być podbawiony brwi czy rzęs, czy, czy w ogóle mieć bardzo, bardzo to owłosienie no, praktycznie zerowe, nie? zerowe. W sykozie również występują zmiany barwnikowe na skórze, brązowe plamy, bielactwo jest sykotyczne, znamiona są sykotyczne. Łuszczyca, trądzi, grzybica, robnie, tłuszczaki, brodawki. Sykoza uwielbia brodawki. Dużo brodawek, mamy nawet brodawki na twarzy, na brodzie, wszędzie będą brodawki. No i oczywiście kłykciny, nie? Kiedyś widziałem pacjenta, to był niesamowity. On po prostu był zarośnięty kłykcinami, takimi drobnymi, ale wyraźnymi kłykcinami. On potrafił sobie nawet je odrywać. No, golenie dla niego to, się, to była jakaś masakra, bo po prostu spływał krwią, nie? I gdzieś tam chodził do jakiegoś lekarza, żeby mu to laserem usuwali, i tak dalej. Nie wiem, ile może, nie wiem, czy żyje jeszcze ten pacjent. Wtedy nie chorował na nic poważnego, ale non-stop usuwał te kłekciny, tak Także być może, że po stłumieniu jakaś tam się choroba rozwinęła. W każdym razie dzisiaj miałby. Po, po, po ile lat miałby? Wtedy 39 i tutaj. No, przed siedemdziesiątką, przed siedemdziesiątką. I z kolei w miaźmie tuberkulinowej, jeśli będą zmiany skórne, tak? Zmiany skórne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj ten paragraf o tym mówi, że to są wszystko przejawy choroby miazmatycznej, która objawia się miejscowo, jednostronnie. Mamy bardzo mało bardzo mało symptomów, mamy bardzo mało objawów, ale są. I w ten sposób wiedząc, w, jak w jaki sposób w poszczególnych miasmach przejawiają się zmiany skórne, możemy od razu zobaczyć u pacjenta to też. Tuberkulina, blizny się otwierają. Stare blizny się otwierają. Jest to typowe dla tuberkulinowej miasmy. Tuberkulina bardzo szybko się opala. To są ci, którzy mają taką, ledwo wyjdą na słońce, już są brązowi jak czekoladka. To jest marzenie wielu kobiet i mężczyzn, żeby tak się super opalać od razu. Rany powoli się goją. Też brodawki mają, ale często te brodawki są owłosione i mają nawet tendencję do krwawienia. Wysypki, jeśli się pojawiają skórne, to powoli się z kolei rozwijają, mają powolny rozwój. To jest tak, najbardziej ogólnie w tej chwili, tylko wspomniałem o tych czterech miastach, żeby dać Wam pewną perspektywę, pewien obraz, jak patrzymy na te zmiany skórne i czego szukamy. Proszę pamiętać o jednym, że już wcześniej mówił o tym Haneman w poprzednich, w poprzednich paragrafach dotyczących chorób jednostronnych. O um, miejscowych, czyli pojawiających się na skórze, że pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić zawsze, 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 i to musicie zapamiętać, i powtórzę to jeszcze kilka razy i omówię dogłębnie na następnym wykładzie, to jest to, czy pacjent nie przechodził choroby wenerycznej, czy nie przechodził. A dzisiaj to jest nagminne. Proszę pamiętać o tym. I będę Wam mówił, dlaczego to jest nagminne, w jaki sposób się przejawia itd., ale będę powtarzał i trąbił i wracał do tego, bo to jest bardzo ważne. To będzie decydowało później o leczeniu, o doborze właściwych leków, żeby się nie pomylić, żeby nie mylić tego z, jakąś, z jakimś psorycznym przejawem. I to nie są rzadkie przypadki. Co prawda Hahnemann mówił, że zazwyczaj mamy do czynienia z psorą i to się zgadza, ale w tej chwili statystyki medyczne mówią nam coś zupełnie innego i w gabinecie również okazuje się, że może to troszeczkę inaczej wyglądać. Niestety jest to teba, temat tabu. Um, próbowałem um, zgłębiać um, polskie zasoby Dzisiaj nie będę o tym opowiadał, następnym razem opowiem, i to jest bardzo poważny problem w tej chwili, narastający i bardzo poważny. Paragraf 202. Zamykamy jedną część, otwieramy drugą część. Paragraf 202. Um, Przepraszam. Okulary. Okay. Paragraf 202. Paragraf 202 mówi co następuje. Gdy lekarz dotychczasowej szkoły medycznej niszczy zło lokalne stosując miejscowo środek zewnętrzny w przekonaniu, że wyleczył tym sposobem całą chorobę, to natura nie pozostaje bezczynna. W odpowiedzi powoduje obudzenie dolegliwości wewnętrznych i istniejących już uprzednio obok zła lokalnego, ale uśpionych pozostałych objawów. Dochodzi więc do rozkwitu choroby wewnętrznej, co w takim przypadku niesłusznie nazywane jest powrotem dolegliwości miejscowej do wnętrza organizmu pod wpływem zewnętrznie działającego środka lub przeniesieniem go do układu nerwowego. O co chodzi z tym paragrafem? Leka, alopaci, lekarze alopaci stosują miejscowe maści. Oczywiście oprócz maści stosuje się wiele innych metod dzisiaj, dlatego że technika poszła do przodu. Są różne możliwości naprawienia skóry, tak? czy naprawienia tych zewnętrznych, zewnętrznych przejawów. Sam w centrum miasta widzę, że jest w tej chwili naprawdę duża liczba gabinetów profesjonalnych, na bardzo wysokim poziomie finansowym przede wszystkim, ponieważ no zajmują duże lokale, cała oprawa jest bardzo bogata gabinetów medycyny estetycznej. Co oznacza medycyna estetyczna? No estetyczna to jest tylko to, co jest na zewnątrz, tak? Nie dotyczy to żołądka, śledziony, serca, wątroby i tak dalej. No kogo interesuje, czy ma piękną wątrobę, czy też nie. To znaczy ludzi interesuje, czy mają ładną twarz, czy mają ładne rzęsy, czy mają ładny nos, czy mają ładną skórę itd. i tak dalej. Tym się zajmują. I w tych gabinetach medycyny estetycznej oczywiście dokonuje się bardzo wiele zabiegów na skórze. Usuwa się różnego rodzaju defekty, E, tak zwane defekty, i, i się poprawia e, ten zewnętrzny wygląd. Hmm. Jeśli dotyczy to zaburzeń, e, które pojawiają się, czy dolegliwości, symptomów pojawiających się na skórze, e, i do tego są używane różne mechaniczne e, metody lasery, nielasery, czy też maści różnego typu żrące substancje, bo takie też się używa. Czy też na przykład, do usuwania kurzajek, czy jakichś tam brodawek się używało takich żrących żeli, pamiętam w aptekach sprzedawano, czy też wymraża się, albo robi różnego rodzaju inne rzeczy, no, ale ogólnie najstarszą metodą to jest smarowanie maść. Nie? I e, lekarze stosują to, wierząc, e, że jest to zewnętrzna choroba wyłącznie, i uważają, że leczą w ten sposób, tak? Biedni pacjenci poddają się temu i też wierzą, podobnie jak lekarze, że w ten sposób leczą jak, jakiś tam fragment skóry. Jeśli zewnętrzna choroba zostanie zniszczona, zniszczona, to ta stara spowoduje wzrost wzrost. Wewnętrznego zaburzenia, wewnętrznej choroby. I spowoduje, się spowoduje to pojawienie się innych symptomów, ukrytych do tej pory, tych, Te, które się jeszcze nie ujawniały. Proszę pamiętać, jeśli siła życiowa posiada tą zdolność, żeby przenieść na zewnątrz chorobę, czyli choroba pozostaje tak z nami, ale zostaje przeniesiona na zewnątrz. Nie wiem, tak jak mamy w domu, powiedzmy. Kuchnie i w tej kuchni gotujemy. I czasami możemy się zagadać przez telefon, albo przez Messenger, albo Facebook, cokolwiek, albo jest, jesteśmy czymś zajęci, albo dziećmi jesteśmy zajęci, albo jakąś, albo odkurzaniem, prasowaniem, nie wiem, sprzątaniem domu. Zapomnieliśmy o tym, że zostawiliśmy wołowinę w garku z wodą na pełny gaz. I oczywiście ta wołowina, ta woda się wygotowała, i wołowina zaczyna się palić w tym garze. No to po prostu w domu jest tragiczny smród, olbrzymia ilość dymu, i w tym momencie otwieramy okna, otwieramy okna i wystawiamy ten śmierdzący garnek i tą spaloną wołowinę na zewnątrz. Nie? Na zewnątrz. Na parapet czy przed drzwi, jeśli mamy domek jakiś, to przed drzwi wynosimy i wietrzymy dom. W ten sposób dom zostaje odci odciążony, wnętrze tego do domu zostaje odciążone. Już nie wali ten cały smród do, yy, do wewnątrz. Yy, pomagamy wywie wywietrzyć, ale dalej zostajemy z tą wołowiną spalona. Tak? Dalej jest ten garnek spalony, już tego nie zmienimy. Spaliła się, spaliła. Jest, jest. Tego już się nie da zmienić. O ile nie poczynimy dalszych kroków, które usuną całkowicie ten problem, to jest tylko porównanie. Jest to metafora w stosunku do leczenia homeopatycznego i w stosunku do zrozumienia, jak działa siła życiowa. Siła życiowa wystawia ten spalony gar i ten smród na zewnątrz, czyli na skórę. Na skórę. Dlatego jest to niezwykle ważny mechanizm. On, tak jak powiedziałem, ma dobrą stronę i złą. Dobrą, że w ogóle istnieje i odciąża nasz organizm, a złą, dlatego że ludzie widząc to, co robią, zamiast ten garn wyrzucić zupełnie, to go wnoszą z powrotem do domu, bo śmierdziało na zewnątrz i sąsiedzi mogą mieć pretensje. Czyli inni ludzie na nas patrzą, widzą, że mamy brzydką skórę, a to nie, to dobrze. Musimy mieć ładną skórę. No to stłumimy tą skórę, wtedy choroba idzie do wewnątrz. Z powrotem ten, ten, to, ten spalony smród, spalenizny mięsa wstawiamy do domu i ten problem mamy z powrotem w domu. I to tak jakbyśmy postawili na ogień. Coraz bardziej i bardziej jeszcze, coraz więcej dymu, coraz bardziej gryzący, coraz bardziej śmierdzący. W ten sposób... E, Działamy, w ten sposób doprowadzamy do tego działania. Dlatego mówię, że jest to dobry aspekt i zły aspekt. Dobry, dlatego że odciąża organizm, a zły, dlatego że my go nie rozumiemy. Nie rozumiemy i zaczynamy go tłumić i rzucać sobie z powrotem chorobę do wewnątrz, ale to już będzie znacznie gorzej niż wcześniej. Znacznie gorzej niż wcześniej. Tak więc. Jeśli choroba zewnętrzna zostanie zniszczona, to, choroba, to nastąpi wzrost choroby wewnętrznej. I to spowoduje się pojawienie się innych symptomów, których do tej pory nie było. Które do tej pory były ukryte, które są właściwe dla tej choroby, ale są ukryte. Teraz choroba, ktoś może się spytać, jaka choroba, zapalenie płuc, czy jakaś inna choroba, czy cukrzyca, czy kwasica, czy cokolwiek innego. Nie. My w ten sposób nie klasyfikujemy chorób. Znamy te klasyfikacje i musimy je znać, ale w ten sposób się nie leczy w homeopatii dlatego, że my leczymy człowieka. I do tego obrazu cierpienia, obrazu dolegliwości, obrazu symptomów, jest dobrany tylko jeden lek. O tym mówiliśmy wcześniej. Ten jeden lek przedstawia całość choroby, całość zaburzeń. I jeśli te zaburzenia, na które cierpi ten pacjent, to wiemy, że ta choroba właśnie tak się nazywa, czy i ta choroba jest równoznaczna ze środkiem chorobotwórczym, który wywołuje tego rodzaju zaburzenia. To wtedy ta choroba nazywa się arsenikum, wtedy ta choroba nazywa się kalkarea, wtedy ta choroba nazywa się kalium carbonikum, czy jakkolwiek inaczej. Tak? Natrium muriaticum, obojętnie jak to to są te właściwe choroby homopatyczne. Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie Was się pytał, jakiego rodzaju choroby leczycie? Ktoś, kto jest laikiem, albo ktoś, kto jest alopatą, czy, czy, czy kimś takim, tak? to musicie odpowiedzieć dokładnie w ten sposób. Wtedy te, pojawią się te ukryte symptomy do tej pory. Na przykład problemy skórne zostają usunięte, ale rozwinie się, astma. rozwinie się astma. Jeśli ta astma zostanie stłumiona, no to już w ogóle narządy wewnętrzne mogą zostać zniszczone i pacjent zejdzie z tego świata. Um, tak więc w nieprawidłowy sposób rozpoznaje się chorobę. Bo uważa się, że to jest miejscowa choroba i. Um, jako taka um, może być miejscowo wyleczona. Ale to jest oczywiście błąd, tak? bo zostaje z powrotem wypchnięta do systemu, do całego organizmu, zatruwając ten organizm. Dlatego. Czasami łatwiej tłumaczyć pacjentom, którzy się upierają, żeby coś tam zrobić, tak? żeby, żeby skórę wyleczyć czy coś takiego. Łatwiej jest to wytłumaczyć, kiedy widzą te złe zmiany skórne. To się spytać, czy chcą, żeby się to przeniosło na organy wewnętrzne i chcą, żeby tak organy wewnętrzne wyglądały z tymi wszystkimi liszajami, Wrzodami, ranami, yy, yy, ropnymi jakimiś historiami. Po prostu spytacie, czy chcą, żeby tak wyglądały narządy wewnętrzne. To działa w jakiś sposób na wyobraźnię ludzi. Dopiero wtedy zaczynają myśleć, tak? Yy, przynajmniej większość pacjentów. Niektórzy są, yy, niektórzy są odporni na to i niestety mają tendencję do robienia sobie dużej krzywdy naprawdę bardzo dużej krzywdy. Paragraf 203. Teraz będziemy zajmowali się paragrafem numer 203. Idziemy jak burza. Każde zewnętrzne leczenie objawów miejscowych bez uprzedniego wyleczenia wewnętrznej choroby miazmatycznej, mającej jedynie na celu usunięcie ich z powierzchni ciała jak usuwanie świeżbu za pomocą najróżniejszych maści, wypalanie szankra środkami żrącymi i niszczenie kłykcin przez ich wycinanie, podwiązywanie lub wypalanie rozżarzonym żelazem, każde takie dotychczas powszechnie stosowane szkodliwe działanie zewnętrzne było najczęstszym źródłem tych niezliczonych, nazwanych i nienazwanych przewlekłych dolegliwości, z powodu których cierpi dziś cała ludzkość. Jest to jedno z najbardziej zbrodniczych działań, jakiego mogło dopuścić się tylko e, Bractwo Lekarskie. Tymczasem jest to dotychczas ciągle rozpowszechnio rozpowszechniony, przyjęty sposób postępowania i jako jedyny wykładany na uniwersytetach. Le e, w autokomentarzu Hahnemann mówi, lekarstwa które przy tym podawano wewnętrznie, nie miały żadnej szczególnej siły uzdrawiającej, która mogłaby oddziaływać na całość choroby. Pogarszały jedynie dotychczasowe cierpienia, a atakując i osłabiając organizm dodawały mu jeszcze nowych, przewlekłych dolegliwości będących wynikiem ich stosowania. Ok, teraz spójrzcie, eee, jedna rzecz mi się przypomniała, a propos wypalania i tam żrących różnych substancji, nie? Eee, żeby coś ze skóry usunąć. Jak byłem chłopcem, to pamiętam, że wielu z nas miało kurzejki. Mnie jakoś kurzejki ominęły w tamtym czasie. Później mi, mi się pojawiły, ale były jakieś takie słabe zawsze i same mijały. Ale niektórzy moi koledzy mieli naprawdę całkiem przyzwoite kurzaje. Nie? W tamtych czasach nie było, przynajmniej sobie nie przypominam, żeby, żeby ktokolwiek stosował żrące substancje kupowane w aptekach. Nie wiem, czy ich po prostu nie było. Czy coś innego było? Ale pamiętam jedno, że stosowano rośliny, zupełnie natu naturalne, naturalne rośliny, sok z roślin. Nie pamiętam które, musiałbym popatrzeć. Może ktoś z Was wie. Ja skłuczę ziele, zdaje się. Ja skłuczę ziele. A tak, coś mi tak chodziło po głowie: ja skłuczę ziele, ale nie byłem pewien. I się po prostu łamało łodygę, i tam wyciekał ten sok i się smarowało na te. Na te zmiany, nie? na te kurzajki. Tylko proszę pamiętać, że rzeczywiście miało to silne, żrące właściwości, ale dzisiaj wielu byłoby za, ponieważ jest to całkowicie naturalne. Jeszcze raz przypominam, metody stosowane w czasach Hanemana, czyli koniec XVIII wieku, początek XIX wieku, siłą rzeczy, siłą rzeczy. 90 jak nie więcej procent stosowanych e, specyfików w tamtym czasie była naturalna. Była naturalna, nie, nie, nie była chemiczna stricte, tak? była naturalna. E, była związana z różnego rodzaju ziołami, minerałami i tak dalej. I to nazywano alopatią, tym bardziej wszelkiego rodzaju chemiczne środki stosowane w farmakologii, te również są e, jak najbardziej alopatią. Czyli alopatia to nie tylko farmacja, to nie tylko medycyna kliniczna stosowana w przychodniach i szpitalach czy klinikach, ale również to, co dzisiaj się nazywa naturoterapią. To wszystko należy do, do alopatii. To wszystko należy do alopatii. Tak więc mieliśmy paragraf 203. I paragraf 203 mówi, co następuje. Każde zewnętrzne leczenie stosowane w celu usunięcia zewnętrznej choroby. Musimy pamiętać, że to w żaden sposób nie dotyka choroby miazmatycznej, która jest chorobą wewnętrzną. Ona pozostaje niewyleczona, jest nietknięta. Na przykład psoryczne wypryski usuwane za pomocą lancetu, czy żrących substancji, czy maści to oczywiście usuwa zewnętrzny przejaw choroby, ale nie samą chorobę miazmatyczną, czyli naturalną tą chorobę, czy, czy też inaczej zwaną chroniczną chorobą, tylko wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej pogłębia tego rodzaju zaburzenie, tego rodzaju choroby. Na przykład często po usunięciu egzemy o podłożu psorycznym rozwija się choroba płuc, lub też nawet mogą rozwinąć się choroby autoagresywne. Może się rozwinąć RZS, reumatyzm. E, musimy pamiętać, że reumatyzm nie dotyczy stawów. Niektórzy mówią, że a mam reumatyzm, stawy mnie bolą. Oczywiście ból może być umiejscowiony w, w stawach, tak, że odczuwamy, jakby stawy były bolesne. Ale to nie jest choroba, która dotyczy stawów. Reumatyzm, jak niektórzy błędnie sądzą. Tylko jest to choroba ogólnoustrojowa i może dotyczyć każdego narządu w naszym organizmie. I ta choroba może wyraźnie skrócić nasze życie. Skrócić nasze życie. To jest medyczny fakt. To jest medyczny fakt. Nie wiem, czy mieliście już choroby autoagresywne na medycynie, były czy nie. Mieliście RZTS i inne tego rodzaju choroby, czy nie? Toczeń, nietoczeń. Studenci z piątki, piąty semestr, miał już, czy jeszcze nie miał? Tak, chyba były, bo mieliśmy, Jezus, ja nie pamiętam, ale mieliśmy przecież tarczyca i tak dalej, wszystkie Hashimoto i ten, także na pewno były te autoimmunologiczne. Ale to były choroby, jeśli Hashimoto, to mowa o chorobach endokrynologicznych, to przy okazji powinna być choroby kory nadnerczy i tak dalej, to było omówione, tak? Tak, to na pewno były, a cukrzyca, takie te, tego typu rzeczy, ale ja, nie, ja sobie nie przypominam. To są jeszcze choroby takie autoimmunologiczne, układowe, bardzo głębokie, między innymi RZS i ja pamiętam z, z moich czasów RZS to, żeśmy pff, wałkowali całkiem, całkiem nieźle i tego rzeczywiście było dużo i sam byłem wtedy zaskoczony, ponieważ pewnych rzeczy nie wiedziałem, warto pogłębić wiedzę na temat. Na temat chorób reumatoidalnych, bo jest to bardzo szeroki dział chorób. W jaki sposób jest leczony reumatyzm, czy RZS, czy tego rodzaju choroby układowe? Wiecie czy nie? Chyba tabletkami, bo moja mama ma, także ona tylko tabletki kiedyś brała. Takie Zgadza. bólowe, bólowe. Po prostu, żeby nie... Zgadza się. Ale też są cytostatyki. Okej, okay, ale jaka substancja jest używana? To powinniście wiedzieć. To po tutaj Haneman będzie później o tym mówił też. Jaka substancja jest używana? Do leczenia RZS-u, wszystkich reumatoidalnych historii? W tych tabletkach jest zawarta. Później się zderzacie ze ścianą. Pamiętajcie, że się zderzacie ze ścianą, ponieważ mamy pacjentów, którzy są już mocno zatruci tą substancją. Szczególnie jeśli długo chorowali, 10, 20, 30 lat i cały czas brali te leki, które zresztą i tak pogarszały ich stan. Traumon. A, a Salicylany? Nie nie, 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 nie. To jest pierwsza substancja, którą zainteresował się w ogóle Haneman. Od, od ta substancja jest matką homeopatii. China, China. Dokładnie. Chinina się używa. Po prostu są silne dawki chininy, które idą do tych tabletek. tak? To jest ich składnik, i później pacjenci czują chwilową ulgę, po czym się pogarsza, 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 i cały czas biorą, i cały czas się pogarsza. I tak w nieskończoność, jak trafiają już do Was, do gabinetu, mają 30, 40, 50 lat, są po wielu latach leczenia u reumatologa, macie pacjenta, który jest przedawkowany chininą. O, ty, o tym zawsze pamiętajcie. Jak macie już konkretnie pacjenta z rzs tak? E, takim wieloletnim rzs e, Znajdziecie to w repertorium. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to będzie jedna z rzeczy, które będziecie musieli sprawdzić w repertorium. Chinina, przedawkowanie chininy. E, to jest dla Was ważne. Okej. Okay. Wracamy do naszego paragrafu 203. Tak więc, tak jak powiedziałem, tak reumatyzm czy reumatoidalna choroba, czy też RZS, to nie dotyczy stawów, tylko jest to uogólniona choroba całego organizmu. Jest to choroba, choroba ustrojowa. Ogólnoustrojowa i może wydatnie skrócić czyjeś życie. Proszę pamiętać, że RZS może być również śmiertelną chorobą. Ogólnie pacjenci, biorąc pod uwagę statystyki, nie żyją zbyt długo ci, którzy mają tę chorobę. Natomiast ci, którym udaje się dożyć wieku sędziwego, umierają często w nieprawdopodobnym cierpieniu w nieprawdopodobnym, trudnym do zniesienia dla, naj, dla pacjenta i dla najbliższych. Jest to naprawdę niezwykle bolesna śmierć. Um, I znaczy nie sama śmierć, ile, ile ten, te, te wszystkie lata przed śmiercią. Z wiekiem, to jest po prostu e, jakiś koszmar. Ci pacjenci wymagają naprawdę pomocy, nawet jeśli to jest paliatywna pomoc homeopatyczna, to wymagają naprawdę naszej pomocy. I to poważne. Jest. Zgodnie z komentarzami i doświadczeniem wcześniejszych homeopatów, co jest dla nas bardzo ważne, mamy również zaburzenia centralnego układu nerwowego w wyniku stłumienia skóry. Inny przykład, stumienie trądziku, to, to co się też, z czym może, mogliście już się spotkać w szkole. Młody mężczyzna, wiek około 30 lat, pięknie wyglądała skóra. Ten trądzik bardzo głęboki został całkowicie usunięty przy pomocy laserów, i jeszcze jakichś innych zabiegów. Po czym, co się stało, rozwinął się głęboki nowotwór wątroby. Tam były resekcje tej wątroby, wycinanie po kawałku i ostatecznie śmierć. Straszna śmierć. Fatalnie wyglądał ten pacjent. Ale jakby wyzwalającym czynnikiem było usunięcie, czyli był chory. Była chora, była choroba miasmatyczna, która przejawiała się jednostronnym objawem, symptomem w postaci trądziku. W postaci trądziku bardzo głębokiego, bolesnego, ropnego i tak dalej, i ten trądzik został usunięty. Młody mężczyzna chciał, nie wiem. Młodzi mężczyźni też zwracają uwagę na swój wygląd. I um, w końcu rozwinęło się w wyniku tego, w wyniku stłumienia tej choroby miasmatycznej proszę pamiętać, w wyniku stłumienia choroby miasmatycznej. Poszło to głębiej i bardziej agresywnie, w ten sposób rozwinął się nowotwór wątroby. Mężczyzna zmarł, osieraca osieracając córkę, miał na pewno, nie wiem, może też syna, ale pamiętam, że córka była, malutka, osierocił to dziecko, no i żona obdowiała. Tak? I tak się skończyło tragicznie. Do tego prowadzi do takich fatalnych rezultatów prowadzi tłumienie objawów skórnych, czyli objawów miejscowych. To nie są żarty. Pamiętajcie. Zobaczcie, jak długo to omawiamy. Dlaczego tak długo to omawiamy? Dlaczego Haneman poświęcił tyle paragrafów temu? Ponieważ to jest tak strasznie ważne. No Kent to po prostu walił pięścią w stół i się wściekał, że cała ludzkość że tak powiem, zmierza do potężnego grobowca i się skończy ten rodzaj ludzki, jeśli ludzie dalej w ten sposób będą tłumili skórę, że to się po prostu źle skończy. Czy cokolwiek się zmieniło? Nie, jeszcze bardziej się pogorszyło, jeszcze, jeszcze mamy gorzej niż kiedykolwiek. Jest to najbardziej niebezpieczna forma leczenia. Leczenie skóry jest najbardziej niebezpieczną formą leczenia, wywołująca znane i jeszcze nieznane choroby chroniczne. Dlaczego tak jest? Dlaczego znane i nieznane? Ponieważ ludzkość idzie w kierunku rozwoju chorób, również nowych chorób. One będą znajdowały dla siebie nazwy, tak? Będą naz znajdowały dla siebie nazwy. WHO będzie je klasyfikowało i tak dalej. Będą one nazywane w podręcznikach medycznych w jakiś tam sposób. Eee... I nie ma cofania się chorób, tylko jest ich ciągły rozwój. Coraz bujniejszy rozwój różnego rodzaju chorób: znanych i nieznanych nieznanych, bo jeszcze nowe choroby dojdą. Możemy być tego pewni. Możemy być tego pewni. Tak więc my jako ludzkość, tłumiąc skórę, idziemy w kierunku rozwoju chorób, a nie w kierunku ich wygaszenia. Stąd pojawiają się później dodatkowe zmiany, dodatkowe mutacje, dodatkowe genetyczne zaburzenia i tak dalej. I od czego to zależy? Od miazm. Im groźniejsza miazma, tym więcej będzie zmian i mutacji. To nie jest tak, że niektórzy twierdzą, że. Miazmy tak jak zostało opisane, to jest już przestarzała sprawa. To jest nieporozumienie, że teraz musimy spojrzeć na, szerzej na miazmy, bo mamy zmiany genetyczne. Nie, tak nie jest. Zmiany genetyczne powstają pod wpływem tłumionych miazm, przede wszystkim. Oczywiście mogą być inne czynniki, takie jak zwiększenie um, promieniowania. Um, i tak dalej, i tak dalej. Zanieczyszczenie środowiska jak najbardziej. Tylko proszę pamiętać, że dalej będziemy się od, yy, 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 kończyli na miasmach. Dlaczego? Dlatego, że e, ktoś kiedyś powiedział, że miazmy to jest tylko e, czubek góry lodowej. A tak naprawdę to te wszystkie e, teraz rozwinięte mutacje genetyczne i w jakim kierunku to idzie. To nie zgadza się ze statystykami. Żeby coś zobaczyć, jeśli ktoś mi coś takiego mówi, to pierwszą rzecz, jaką robię, idę i sprawdzam statystyki. Idę i sprawdzam statystyki. Mamy choroby genetyczne, mamy genetycznie e, uwarunkowane zaburzenia. I biorę sobie dane zaburzenie i szukam dokumentów na ten temat. Powiedzmy zaburzenia dotyczące ciała modzelowatego. Znany mi temat. I co robię? Sprawdzam, jak to wygląda. Mamy dwie półkule mózgu, i one, każda jest niezależna. One nie mają połączenia. Nie ma tego e, mostu, który je łączy. Brak ciała tego, koniec, kropka. I teraz biorę statystyki. Skąd biorę statystyki? No, najlepiej z miasta, czyli moja alma mater, tak? Tam, gdzie studiowałem homeopatię, i tak dalej. Gdańsk, jest Uniwersytet Gdański. Nauczyciele z Uniwersytetu Gdańskiego wykładali medycynę na, na wykładach, na których byłem. Co wiedziałem co z Uniwersytetu Gdańskiego sobie wziąłem wszystkie badania, jakie robiono na braku ciała modzelowatego. I piękne tabele były, bo. Wszystkie te przypadki dzieci urodzonych bez ciała modylowego zebrano razem zebrano razem i obserwowano przez całe życie tych dzieci, nie? tam powiedzmy do 21 roku życia czy do 30 roku życia, nie pamiętam. Ale to już były takie dzieci, które tam osiągnęły wiek e, osoby dorosłej. I teraz w tych badaniach, w tych obserwacjach, jak zauważono, że taki i taki procent bardzo źle się rozwijał. Były problemy różnego rodzaju choroby różnego rodzaju, które temu towarzyszyły, i tak dalej. Później jakiś był procent dzieci, które lepiej sobie dawały radę. Jeszcze jakiś procent, tam chyba było z pięć grup. Wyróżniono pięć grup. I w tych pięciu grupach o tym samym, dokładnie tym samym e, e, genetycznym uszkodzeniu, Mieliśmy pacjentów, którzy byli w bardzo złej sytuacji, do pacjentów, po których nie było widać śladu. Po których nie było widać śladu. Od czego to jest uzależnione? Od czego to jest uzależnione? Jeśli my zachorujemy, nie? Jeśli my zachorujemy na tą samą chorobę i to będzie choroba groźna, może się skończyć śmiertelnie, i jeden z nas przejdzie lekko tą chorobę, drugi przejdzie gorzej tą chorobę, jeszcze inny przejdzie inaczej tą chorobę, to od czego to jest uzależnione? Od, czego... od Dokładnie. Tak samo te zmiany genetyczne. Mamy ludzi którzy mają jakieś zmiany genetyczne, które są od milionów lat, bo to nie jest tak, że to ostatnio mieliśmy, wszystko polega na ciągłych mutacjach genetycznych. Cały czas, cały rozwój życia na Ziemi jest oparty na mutacjach genetycznych. I teraz, jeśli mówimy o stanie chorobowym, o patologii, tak? O patologii i jeden sobie Super daje radę, nic po nim nie będzie widać, że ma jakąkolwiek, że ma jakikolwiek defekt w mózgu. I doskonale sobie radzi e, intelektualny rozwój i tak dalej, i ma jakieś osiągnięcia też w tej dziedzinie, w dziedzinie intelektualnej, czyli wykształcenie, wiedzę, może nawet robić karierę jakąś opartą na intelekcie, czyli być naukowcem i tak dalej, a drugi. E, nie rozwinie się mowa, ma różnego rodzaju zaburzenia z tym związane. Jeszcze do tego pojawia się, nie wiem, jakieś epileptyczne incydenty i tak dalej. To mamy dwóch pacjentów z tym samym defektem, o zupełnie innym obrazie. Od czego to zależy? Od czego to zależy? Każdy homeopata zna odpowiedź na to. Każdy homeopata. I to nie jest nowa miasma. Że pojawił się taki a nie inny defekt, taki ani inny defekt genetyczny, tylko te defekty genetyczne były zawsze, za czasów Hanemana były, przed Hanemanem były, były tysiące lat temu, dwa tysiące lat temu, były w starożytnym Egipcie, w starożytnym Sumerze, bo mamy dokumenty. Mamy dokumenty medyczne nawet z tamtego czasu, z okresu Egiptu. Mamy patoarcheologię, czyli badanie tych mumi pod kątem chorób, jakie ludzie wtedy mieli i tak dalej, zmian genetycznych. Przecież to wszystko, nad tym wszystkim pracują dzisiaj naukowcy, chcąc zrozumieć naturę tego rodzaju problemów, ale jak przechodzimy daną chorobę genetyczną, w jaki sposób jest uzależniony od miazmy. Jest uzależniona od miazmy, i odrzucenie miasm w, w takiej sytuacji jest absolutnie głębokim nieporozumieniem. Głębokim nieporozumieniem. I tutaj Hanneman będzie to podkreślał w tych, w tych e, kolejnych, e, jak to się mówi, w tych kolejnych paragrafach będzie to omówione, będzie to podkreślane. To mówiłem wcześniej, zapowiadałem wcześniej, że dojdziemy do miasm, tam gdzie porusza głęboko miazmy. Hameman. I gdzie komentarze poruszają miasma. I dlaczego one są takie ważne. Tak więc, leczenie skóry jest najbardziej niebezpieczną formą leczenia, wywołującą znane i nieznane choroby chroniczne. I im, ponieważ wszystko zależy od miasm, to im groźniejsza miazma, tym więcej będzie zmian i mutacji. I będzie to szło coraz głębiej. Musimy o tym pamiętać, tak? Stąd, jak to niektórzy mówili, absolutnie niepoprawnie politycznie, nawet sam Haneman i niektórzy komentatorzy uznawali, że jest to przestępstwo, że jest to autentyczne przestępstwo popełniane przez lekarzy i jako takie powinno być karane. Koniec, kropka. Ale jest to ten rodzaj leczenia, czyli le leczenie miejscowe, leczenie maściami, i tak dalej, jest oficjalnie głoszone jako właściwe leczenie bez podania żadnej innej metody alternatywnej jakiejkolwiek innej yy, alternatywy. I w czasach Kanemana tak leczono, i niewiele się zmieniło to do dzisiaj. Tutaj nie ma żadnych zmian praktycznie. No, może tylko tyle, że nowe substancje zostały wprowadzone, że zostały wprowadzone maści na bazie ropy naftowej, że zostały wprowadzone nowe chemikalia do tych, do tych maści i tak dalej. To oczywiście się zmieniło, ale sama natura leczenia, sposób leczenia pozostał taki sam. Oczywiście, że w medycynie klinicznej dzisiaj. Uznaje się też na podstawie doświadczeń, też wielowiekowych doświadczeń, że niektóre zmiany zewnętrzne są spowodowane chorobą wewnętrzną. Czyli mamy stopę cukrzycową i tak Czy mamy zaburzenia, na przykład wydzielania kory nadnerczy i możemy mieć niezłą jazdy ze skórą. A wtedy, jak podamy odpowiedni hormon, to ta skóra wy, wypięknieje. Okej, okay, tylko że to nie. Usuwa problemu kory nadnerczej jako takiej. I mimo tego, że w medycynie klinicznej uznaje się, że niektóre zmiany zewnętrzne są spowodowane chorobą wewnętrzną, opisaną klinicznie, to wciąż leczy się te zmiany skórne na podstawie zasady. Takiej, że traktuje się te zmiany praktycznie jako niezależne. Czyli nie, nie leczy się samej przyczyny, tylko leczy się e, e, już efekt e, uboczny tej choroby klinicznej. W ten sposób leczy się znowu miejscowo, pogarszając ten pacjenta w rzeczywistości. Hanneman mówi, że i komentatorzy również, że zmiany zewnętrzne są prostszą formą choroby. Tej samej choroby. Czyli ta sama choroba może mieć różne formy. Złożoną, skomplikowaną i bardziej niebezpieczną, i prostszą. I jeśli, wyrzuci, jeśli ta choroba się przeprowadzi na zewnątrz, pozostaje z nami, ale jest na zewnątrz, na skórze, to jest to mniejsze zło. Mniejsze zło. I jest to prostsza. Forma choroby. Z kolei zamknięcie tego kanału, zamknięcie tych drzwi, zamknięcie tej bramy, przez którą może zostać uwolniona ta patologia, i stłumienie, w ten sposób stłumienie, wypchnięcie do wewnątrz, to prowadzi do bardziej skomplikowanej choroby wewnętrznej, stąd to określenie, że jest to kryminalne i przestępcze działanie. Dlatego w ten sposób określano tego rodzaju leczenie. Ponieważ wskazuje pacjentów na większe cierpienie i szybką śmierć, ewentualnie szybszą. Czyli pacjent mógłby żyć dłużej, ale nie będzie żył dłużej, ponieważ zostało to wepchnięte do środka i ta choroba, ten, jak to się mówi, eksplozja tej choroby będzie dywestowało wszystko wewnątrz organizmu, nie, nie na zewnątrz. Tak więc zamykanie tego kanału ujścia, tego. Um, tego zaworu bezpieczeństwa. Jak to kiedyś lekarze przed wojną jeszcze nazywali yy, skórę, jak, jak była nazywana skóra? Przed, lekarze przed wojną, wiecie czy nie, w Polsce. Ze względu właśnie na taki mechanizm. Wcale nie, nie lekarzy, yy, od razu powiem, nie lekarzy no, homopatów tylko lekarzy alopatów, którzy mieli większą wiedzę niż dzisiejsi lekarze nasi, kochani. Wiecie, jak była nazywana skóra? Studenci nasi, drodzy. Łukasz, wiesz? No, nie, właśnie, nie, nie, nie pamiętam. Skóra była nazywana trzecią nerką. Trzecią nerką. O to chodzi, no to tak, bo oczyszcza, tak. Dokładnie, bo miała właśnie takie zadanie, nie? Żeby odciążyć organizm, żeby wewnętrzny organy odciążyć i wtedy pojawiało się na zewnątrz, tak? W postaci wysypek, krostek i innych rzeczy. Trzecia nerka. Trzecia nerka, tak? Tak mówili kiedyś lekarze, dzisiaj już. Myślałem, że bardziej skomplikowaną nazwę wymyślisz. A to tak, trzecia nerka to się często mówiło właśnie kiedyś. Ale ja tutaj nic nie wymyśliłem. To jest wiedza, jak to się mówi, imputowana, czyli z zewnątrz. Od kogoś się dowiedziałem, tak? Od lekarza po prostu się dowiedziałem. Od niedoszłego niedoszły weterynarz również mi to mówił, opisując różnego rodzaju choroby ludzi. Także tak, stąd moja wiedza. I oczywiście później potwierdzona przez, przez studia i przez własne doświadczenie i przez praktykę. Tak więc, jeśli zamkniemy ten kanał ujścia, to ze skóry może się przenieść to na płuca, na układ oddechowy, czyli tak jak astma. A płuca są ważniejsze niż skóra. tak? Skóra może bardzo ucierpieć, nawet w wyniku urazu, a taki sam uraz dla płuc byłby już śmiertelny. Z płuca są znacznie, znacznie wrażliwsze, znacznie delikatniejsze. I pełnią niezwykle istotną rolę, podtrzymując wszystkie procesy życiowe. Bez płuc byśmy umarli od razu. W medycynie chińskiej, już od dawna się mówiło, że skóra ma właśnie powiązanie z płucami, nie? Yy, Tak, a płuca z czym? Jeśli już mówimy o medycynie chińskiej, od czego zależy. Jęli to grube? Tak, i co to oznacza? praktyce, że w przypadku zaparć, tak, w przypadku zaparć odpowiedni oddech pomaga uwolnić to grube od treści. Stąd niektórzy reagują, jak palą papierosy, że łatwiej jest im się wypróżnić. I nie chodzi o nikotynę, nie chodzi o dym, tylko sposób dmuchania. W ten sposób, nie? Kiedy usta układają się podobnie jak drugie usta z drugiej strony. Okej. Okay. Um, ale Haneman mówi, że kiedy ten sam lek podany wewnętrznie, który został podany na, 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 na który był podawany wewnętrznie jeszcze bardziej pogarszał sytuację pacjenta i jednocześnie nie posiadał prawdziwej mocy leczenia. Tutaj te zdania w w organonie są, są bardzo ostre, nie? bo na leczenie przypadłości skórnych Hahnemann powiedział, że jest to jedno z najbardziej zbrodniczych działań, jakiego mogło dopuścić się bractwo lekarskie. Tymczasem jest to dotychczas ciągle powszechnie przyjęty sposób postępowania jako jedyny wykładany na uniwersytetach. Oczywiście medycyna ma dwa kierunki. Jeden to jest wiedza medyczna oparta na Empiryczna wiedza, tak? Czyli fizjologia, metabolizm, wszystko co wiemy o ciele, różnego rodzaju odkrycia. Zresztą to dzisiaj cały czas jest postęp w tej dziedzinie. Coraz więcej się dowiadujemy o komórkach, o wszystkim, o wszystkich tkankach, o ich funkcjach, wiele jeszcze nie zostało odkrytych, wiele jest nieznanych. Wciąż wiemy to z tego powodu, że nowe są odkrywane. Jeśli nowe są odkrywane, to znaczy, że wiele rzeczy jest ukrytych. Natomiast co innego ta wiedza medyczna, a co innego sposób leczenia, tak, sposób leczenia. I często ludzie nie rozumieją i mieszają te dwie rzeczy. Wiedzę medyczną, wiedzę o ciele człowieka, wiedzę o umyśle człowieka mieszają ze sposobem leczenia, czyli ze sposobem um, tłumienia, czy jest to chemiczne, farmakologiczne, czy naturalne, czy jakiekolwiek inne. Mieszają, po prostu nie, nie rozumieją tego. Dlatego podkreślam, że medycyna dla nas jest niezwykle ważna i osiągnięcia w medycynie. Ze sposobów leczenia, szczególnie te metody ratujące życie, one są absolutnie bombowe, są super. To jest po prostu number one, bo dzięki temu wielu, wielu ludzi przeżyło, dzięki temu wielu ludzi żyje. Tak więc. Tutaj co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. Wątpliwości dopiero pojawiają się na zasadzie, czy przeciwne leczyć przeciwnym, czy podobne leczyć podobnym. Tutaj jest jakby ta granica i rozłam kompletny z medycyną kliniczną. Nasz rozłam z medycyną kliniczną. Nie podważanie medycyny jako takiej nigdy. To, jest, to byłoby absolutne nieporozumienie. I oczywiście niektóre osiągnięcia w, w medycynie. Paragraf 204. U, to już będzie koniec. Dobrze, przeczytam ten paragraf, i pewnie od paragrafu 204 rozpoczniemy nasz kolejny wykład. I przeczytam. Paragraf 204 mówi, co następuje: Dotyczy jednostronnych chorób miejscowych, zwanych lokalnymi, czyli z ograniczoną ilością symptomów. Jeśli wykluczymy wszystkie przewlekłe dolegliwości i choroby spowodowane niezdrowym trybem życia. O czym mówi paragraf 77, jak też niezliczone przewlekłe schorzenia wywołane lekarstwami, o czym mówi paragraf 74, wskutek niezrozumiałego, długotrwałego, atakującego i szkodliwego leczenia, często tylko niewielkich dolegliwości przez lekarzy starej szkoły, to stwierdzimy, że, większo, że większa część pozostałych chorób chronicznych pochodzi z rozwoju wymienionych trzech przewlekłych miast wewnętrznego syfilisu, wewnętrznej sykozy, ale przede wszystkim i w nieporównywalnie największym stopniu z wewnętrznej psory. Każda z tych miasm zawładnęła już całym organizmem i przeniknęła wszystkie jego części na wskroś, zanim pojawił się jej pierwszy, reprezentujący ją i zapobiegający pełnemu wybuchowi choroby objaw miejscowy. Wysypka świeżbowa w psorze, Dymienica pachwinowa lub szankier w syfilisie i kłycina kończysta w sykozie. Jeżeli teraz przy użyciu środków zewnętrznych pozbawimy miazmy tych wymienionych objawów miejscowych, które zastępują i tym samym usypiają ogólne dolegliwości wewnętrzne, to wcześniej czy później nieunikniony staje się wybuch i rozwój określonej przez twórcę natury. Charakterystycznej dla każdej miazmy choroby. W ten sposób dochodzi do pogłębienia się bezgranicznej niedoli i rozprz rozprzestrzenienia się mnóstwa przewlekłych chorób, które, jest, które już od setek i tysięcy lat gnębią rodzaj ludzki. A przecież nie następowałoby to tak często, gdyby lekarze zamiast stosować środki miejscowe na zewnętrzne objawy. Starali się w sposób rozumny, gruntownie wygasić i wyleczyć owe trzy skazy, czyli miasmy, trzy skazy organizmu, za pomocą właściwych im działających wewnętrznie leków homeopatycznych. Patrz, adnotacja do paragrafu 282. Na tym dzisiaj skończymy. Jeśli teraz macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to. Będziemy kończyć nasze, nasz dzisiejszy wykład. Jeszcze spojrzę, czy przypadkiem nie ma jakichś napisanych pytań. Jest, widzę dużo wpisów na czacie. Agnieszka Żelazna dobrze napisała. Trzecia nerka bardzo... Limfocyty, takżeśmy rozmawiali o limfocytach. W infekcji bakteryjna jak najbardziej w bakteryjnej się one powiększą, um, ale ja, nie chodziło mi o bakteryjną, tylko to jak często, jak do, dosyć często dochodzi do powiększenia, tak? Um, do powiększenia węzłów płonnych i niekoniecznie musi to być bakteryjne. Tuberkulinu, tuberkulinowa tak, zgadza się. Glisnik jest ziele na wypalanie wszelkiego rodzaju zmian skórnych. Zgadza się. Żółty sok ma, a nie pamiętam. Coś mi się kojarzy, że biały, no ale powiedzmy, że żółty. Eee, od odmiazmy, tak, wszystko zależy od miazmy. Jak przechodzimy choroby nawet genetyczne, wszystko zależy od miasmy. Eee, tak, trzecia nerka, tak to, się, tak to się nazywa. Macie jakieś pytania? Możecie włączyć mikrofony, mi to nie przeszkadza w tej chwili. Nie ma pytań. Dobrze. Moi drodzy, jeszcze spojrzę na kalendarz. Przepraszam, bo wcześniej nie spojrzałem i mówiłem, że będzie w czwartek, ale to jest święto, jutro jest święto, także w święta nie robimy. Aha, w przyszły czwartek, bo będzie zjazd, tak? Zjazd jest 16, znaczy 17-18, czyli 16 już wszyscy są w ruchu, piątek, to nie będziemy sobie Podkręcać ciśnienia, czyli 15. 15, a później 23 i 30. To są te, te, te dni, kiedy jeszcze będą wykłady do końca tego semestru. Jeszcze trzy wykłady nam pozostały. Nie ma pytań? Nie ma pytań. Okej. Okay. Tu się już nic nie pojawiło. Moi drodzy, po pierwszym lipca napiszę odpowiedzi, które zadała mi, o ile się nie mylę, Paulina. Zwróciła się do mnie prywatnie, ale te pytania są ważne, ważne, żeby je zrozumieć też, tak? I dotyczyło to miast. I zarażenia się miazmą, i tak dalej, to jest dosyć dobrze opisane, tak naprawdę, i dosyć jasno w, w podróży choroby, ale tutaj powtórzę jeszcze raz. Natomiast jedna rzecz od razu mi się. Jak tylko przeczytałem te pytania, nie miałem czasu, żeby usiąść i odpowiedzieć na nie, ale ja napiszę tą odpowiedź i przedstawię wszystkim na, na semestrze, żebyście mogli spojrzeć, jakie były pytania, jakie są odpowiedzi. I. Ale to zrobię dopiero w lipcu, dobrze? Pozwólcie, bo jestem bardzo zajęty w tej chwili. Mam ponapinane, ponapinane termin. Ale jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Jeśli spojrzycie na miasmatyczną charakterystykę umysłu, psychiki człowieka, tak, to zauważycie różnego rodzaju zaburzenia, też zaburzenia w sferze charakteru, zaburzenia w sferze osobowości. Czy można się tym zarazić, czy nie? Jak myślicie? Ups, przepraszam, zjechałem na dół. Chciałem coś innego zrobić. Ja Obniżyłem fotografię. Jak myślicie? Czy można się zarazić, czy nie można się zarazić? No, niby charakterem nie, ale jest przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz, więc coś jest na rzeczy. Zobaczcie, jak głęboko homeopatia sięga. Homeopatia się pojawiła już, zanim się pojawił Haneman, tak? Nawet jak o tym rozmawiałem z Iloną, to ona sama to przysłowie, że tak powiem, zacytowała. Dlatego zacząłem się śmiać. Dokładnie. Mamy, jeśli mamy zaburzenia, tak? Syfilityczne, żarzączkowe, psoryczne na poziomie psychiki, to w psychoterapii, w psychologii też mamy ten syndrom, że jeśli zdrowa osoba, zdrowa, tak? Zdrowa psychicznie, o zdrowym, zdrowym ego. O um, normalnym charakterze wejdzie w związek, w jakiś związek, szczególnie jeśli to będzie bliski związek, jeśli te osoby są rodziną, z taką osobą, która ma zaburzenia, to zacznie po jakimś czasie wykazywać te zaburzenia. Dlaczego? Dlatego, że każda. Każde działanie wywołuje reakcję. To nie jest tak, że my jesteśmy wolni od emocji, że jesteśmy wolni. Nawet jeśli jesteśmy spokojną osobą, to każdy ma swoje granice. Każdemu można nacisną, nadepnąć na odcisk, każdego można sprowokować do jakiejś reakcji nerwowej, gniewnej. Każdego człowieka. Nie ma tutaj takich, którzy byliby stoikami i nie reagowali, tak, tak jak greccy stoicy. Któryś tam, pamiętam, mieszkał w beczce, któryś z tych stoików. I w ten sposób my się zarażamy. To jest taka trochę odległa dygresja, odległa metafora od tego, Um, co, co, co napisze w ogóle, tak, na ten temat. I od tego, co pisał dr. Jus i, i to, co mamy opisane w podręcznikach do homeopatii, jeśli chodzi o miazmy i, i przenoszenie tych miast. Ale a... Na poziomie psychicznym to jest właśnie bardzo podobne. Wystarczy, że mamy zaburzenia, że mamy kontakt z osobą, albo jest to ktoś na, ktoś bliski, nasz współmałżonek, współmałżonka, brat, siostra, dziecko i tak dalej, o osobowości narcystycznej, czy tak zwanej osobowości borderline, czy jakiekolwiek, jakiekolwiek inne zaburzenia, czy um, tego typu rzeczy się pojawiają. My zaczynamy reagować, poprzez nasze reakcje zaczynamy wchodzić w ten świat i Ostatecznie sami jesteśmy zaburzeni. W Stanach, nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeśli jest osoba cierpiąca, tak? Proszę pamiętać, że to są choroby. To są ludzie, którzy cierpią. To nie są ludzie, którzy, których należy potępiać, czy, czy, czy nie wiem, karać w jakikolwiek sposób, czy wskazywać, że są winni. Nie, nie o tym mowa. Mówimy tutaj o chorobie, tak? O chorobie. W, 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 w homeopatii nie nazywamy chorób nawet nazwami leków nie nazywamy chorób, tylko co my leczymy? My leczymy człowieka jako całość. Dla nas chorobą jest człowiek. Człowiek to jest choroba, to jest chodząca choroba i każda jest inna. Każda jest inna. I e, nawet jeśli e, powiedzmy, e, do dzisiaj byłem człowiekiem zrównoważonym, e, miłym i tak dalej, i przychodzi jakiś, i mam nagle kontakt z osobą, która jest głęboko zaburzona, od której w jakiś sposób zależy. Czy jest to mój szef? Chociaż mój szef jest, jest super, swojego szefa to mogę tylko chwalić, ale gdzieś w pracy jakaś, jakaś patologia się dzieje i tak dalej, zaczynam reagować i zaczynam się zachowywać w podobny sposób. Niekoniecznie w ten sam, ale jest to zwierciadlane odkrycie i zaczynam cierpieć z tego powodu. Pojawiają się we mnie zaburzenia, dolegliwości i symptomy związane właśnie z takim, a nie innym stanem emocjonalnym. O tym później też będzie pisał e, Haneman. I to jest bardzo, bardzo istotne. Tak? Dotykamy tutaj miasm i musimy zrozumieć, że to nie są proste wyjaśnienia, proste wytłumaczenia. Poza tym z miazmami to jest bardzo skomplikowana historia, dlatego że miazmy się też mieszają. Czyli podstawowych miazm ile powinniśmy mieć? Tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, że czasami występują po dwie miazmy na raz i tak dalej, że mamy miazmy mieszane, to 4 razy 4, mamy 4 miazmy razy 4, 16. 16 to jest, to jest tylko podstawa, a może tych kombinacji być znacznie więcej. Tak więc musicie pamiętać, że to jest niezwykle złożona sprawa, dlatego zrozumienie miast jest tak strasznie ważne w homeopatii, bo od tego zależy całe leczenie. Całe leczenie. Od tego zależy. Oczywiście, jeśli byłyby jakieś, w homeopatii nie ma, ale gdyby były specjalizacje, to moją specjalizacją byłyby choroby weneryczne, bo e, miałem z tym kontakt i jestem cały czas. Zdumiony, jak bardzo silnie to wpływa na ludzi. Jest, po prostu jestem zafascynowany, jak wpływa to na ludzi, i jak ludzie lekceważą to, nie rozumieją i e, pomijają. A to jest rzecz, która, e, która niestety, ale bardzo, bardzo często występuje. Łącznie z, ze zmianami w psychice człowieka. Także o tym będziemy mówili jeszcze za tydzień, i, i dopóki nie wyczerpiemy tematów i nie wyczerpiemy tych paragrafów. Także dzisiaj no, na tym kończymy ten wykład i dziękuję bardzo za cierpliwość, za wysłuchanie. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy, do zobaczenia.